Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj w dość nietypowym towarzystwie. W towarzystwie Lamborghini Urus, którego właścicielem jest Daniel. Daniel Siwiec, który jest ze mną. I dzisiaj trochę porozmawiamy sobie o innych sprawach. Daniel kiedyś ze mną jechał Teslą, tak się poznaliśmy. I Daniel dzisiaj jest właścicielem właśnie tego Lamborghini. Cześć Daniel. Cześć, hej. Cześć, czym się zajmujesz, że masz taki samochód? Generalnie gwałty na zlecenia, ale tak ogólnie to nieruchomości. Jestem deweloperem, buduję mieszkania, handluję nieruchomościami, także to jest moja dziedzina. Porównamy sobie teraz te dwa, może nawet nie będziemy porównywać, bo zaraz będzie, że porównujemy nieodpowiednie do siebie samochody, ale wsiądziemy sobie za chwilę do Audi. Daniel przyjedzie się Audi, porozmawiamy sobie też dzisiaj trochę o takich kwestiach biznesowych, o zakupach samochodów, o finansach i tak dalej. Może to też Was zainteresuje, pierwszy tego typu odcinek na moim kanale, ale uważam, że warto próbować nowych rzeczy, więc zapraszam Was do oglądania. Przed chwilą się dowiedziałem, że to jest w większości Audi i nawet teraz właśnie Daniel zauważył, że klamki są te same. Zobaczcie, te tronie, identyczne klamki. Jak Ci jechało, jeszcze Daniel, powiedz, z Teslą? Może zacznijmy sobie od tego. Jak testowaliśmy ją? Teslą, tak, ty tak. Jechałeś wtedy Teslą Model 3 Tak, SR+. Bo myśmy się poznali, bo chciałem przetestować Teslę, a Ty masz takie Tesle i... więc ja już jeździłem kilkakrotnie, ale trójką nie jeździłem jeszcze. No i poprawnie się jeździło. To jest taki samochód, który jakby jako drugi samochód jest ok i spełnia wszystkie funkcje. Dookoła komina można tym latać. Okej, okay, to jestem ciekaw Twoich wrażeń z Audi. Zapraszam do środka. Tutaj, jak włączymy sobie tryb Dynamic, Daniel mówi, że ten sam napis jest... Dokładnie identyczny, możemy później pokazać. I też możesz sobie tutaj podnieść spoiler? Ja nie mam podnoszonego spoilera. U mnie, no pokażę to jeszcze raz, to menu, z podnoszeniem. Okej, okay, to jest nawet chyba te tryby są bardzo podobnie wyglądają. Okay. Jakby nawet czcionka i tak dalej. No, dużo podobieństw. To jest jeden koncert, także po co wymyślać koło na nowo, tak? Tak, przed nowo. A dlaczego w ogóle postanowiłeś kupić taki samochód Lamborghini? Ja bym nigdy go nie kupił, ale w tamtym roku na evencie takim motoryzacyjnym, na takim rajdzie, kolega dał mi się przejechać tak na pół godziny i po prostu się zakochałem w tym samochodzie i powiedziałem, muszę go mieć, także zrobię wszystko, żeby go kupić. Później tak się złożyło, że mój samochód rozbiłem i musiałem coś kupić. Jaki? Panamerę. Mhm. Miałem Panamerę, tą najnowszą. I dwa miesiące się zastanawiałem, czy warto, czy stać mnie na to, czy się opłaca, i tak dalej. I w końcu podjąłem decyzję, że biorę. Daniel, zajmujesz się nieruchomościami. Ostatnio jest bardzo głośno ten temat. Drogie są, słyszę się dużo, że się opłaca, inni mówią, że się nie opłaca. Jak to jest w Twoim przypadku? Warto teraz kupować mieszkanie, czy lepiej jeszcze się wstrzymać? No, moim zdaniem te ceny mieszkań dalej będą droższe i nie ma żadnych... jakby to, że są kredyty mniej dostępne niż były, to jest jakiś czynnik, który hamuje te wzrosty. Natomiast jest tak duża inflacja na wszystkich innych polach, które wpływa na nieruchomości, nawet chociażby wzrost kosztów pracy i cen materiałów, cen wykonawstwa. Więc no, nie widzę innej możliwości, niż ceny po prostu będą szły zgodnie z inflacją. Jakby ktoś mnie pytał, czy kupowałeś mieszkanie dla siebie, to teraz to pytanie, czy ma jakiś bufor finansowy, żeby na przykład pokryć raty, dwa, czy ma gotówkę odłożoną, bo jeżeli ktoś ma gotówkę dzisiaj, nie wiem, 100, 200, 500 tysięcy, to jutro będzie miał o te paręnaście, jutro, w sensie za rok będzie miał paręnaście procent mniej tych pieniędzy, bo będzie mógł za te same pieniądze nominalnie kupić realnie mniej towaru. No tak, bo jak leżą, no to po prostu tracą. Dokładnie, więc słyszałem, że w Turcji w tej hiperinflacji ludzie biorą kredyty po to, żeby kupować rzeczy, bo te rzeczy szybciej rosną niż odsetki od kredytów, a tam są procentowe na poziomie 15%. Także tak to wygląda. Ja jestem, może inaczej, ja kupuję cały czas mieszkania i cały czas im handluję. Nie spekuluję, że nie kupuję po to, żeby one wzrosły na wartości. Ja bym wolał, żeby ceny były stałe. To jest dla mnie jakby bardziej sytuacja stabilna. No ale no, nie łudzę się to, że spadnie. Słyszałem taką opinię, wczoraj nagrałem wywiad i jeden z widzów otworzyliśmy szybę i powiedział, że to jest bańka na rynku nieruchomości i ceny spadną. I on będzie czekał, aż ceny spadną. Ja pamiętam te komentarze nie wiem, sprzed 10 lat, kiedy ludzie mówili, teraz jest bańka, tam, nie wiem, 11 rok, może 12 rok.
jest bańka na rynku nieruchomości i ceny zaraz spadną i ludzie czekają, aż spadną. No i co? Gdzie ceny są dwa razy wyższe niż były i ci, co czekali, dalej nie kupili nieruchomości. I tak może być w tym momencie. Bo te ceny, one rosły, one bardzo dużo rosły i teraz widać te ceny, bo ludzie czują, że to są drogie wzrosty, ale jak spojrzymy na wynagrodzenia, one też jest 12% wzrost wynagrodzeń, prawda? Więc te wzrosty nie są oderwane od realiów rynkowych. Mhm. A jakby to porównać do motoryzacji, samochód też, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy sobie na backstage'u, kupiłeś trochę inwestycyjnie. No tak, samochód kupiłem może nie inwestycyjnie, ale kupiłem go wiedząc, że wszystko ma tendencję do wzrostów i wiedziałem, że jak go kupię, odbiorę, to nowe samochody, w związku z tym, że się czeka długo na nie, albo ogólnie samochody są droższe często na rynku wtórnym niż na rynku pierwotnym kupowane od dystrybutorów. Także wiedziałem, że jak kupię ten samochód, to nie będzie tak kiedyś, że stracę na nim od razu, jak wyjadę z salonu, tylko... Sam zahamował? Tak, sam zahamował, no. Działa system, ale sprytnie, bo samochód jechał z daleka, tak? Tak, tak. Czyli ja bym jeszcze sobie normalnie zahamował tak po swojemu, delikatnie, a on myślał, że go nie widzę. No ale tak. Ale wróćmy do tego. Więc ja myślałem, że kiedyś było tak, że wyjeżdżałeś z salonu, traciłeś od razu ileś na tym, tak? Bo miałeś nowy. Tak. A dzisiaj jest tak, że kupujesz nowy samochód i od razu na tym zarabiasz. Tak, zyskujesz, nie? I to jest nawet w przypadku Tesli. W Tesli dzieją się już takie rzeczy, że ludzie odsprzedają sobie rezerwacje. Tak. Czyli kupujesz sobie dzisiaj Tesla, która kosztuje powiedzmy 315 tysięcy, za miesiąc wzrasta cena i ludzie sobie odsprzedają po kilkanaście tysięcy złotych czasami, tak. Tylko po to, żeby mieć tu i teraz szybciej. Ale słyszałem, że Tesla właśnie gdzieś na grupie, że Tesla rezerwacje ściąga, jak widzi ogłoszenie. Tak. Że po prostu, no bo to jest dla nich konkurencja tak naprawdę, tak? Te pieniądze powinny być u nich w kieszeni, a nie u spekulantów tak naprawdę. Tak, jest tego coraz więcej, ja też tego do końca nie popieram, ale no tak się dzieje, no zawsze na rynku takie rzeczy będą. Tak, ale tak inne marki tak samo BMW, też podobno gdzieś słyszałem, że któraś marka ma taki specjalny dział na Europę, który na przykład ludzie kupują takie limitowane serie, drogie samochody sportowe i marki mają takie działy, które monitorują cały rynek, rynek sprzedaży samochodów i spuszczają rezerwacje, jak widzą, że samochód, który jest zamówiony, taki limitowany, to łatwo jest sprawdzić, co za samochód, bo ich jest mało, prawda? Tak. Ściągają rezerwacje. Okej. Okay. A teraz jeszcze dodam, że Daniel ma rezerwację na Teslę, ma zamówioną Teslę. I to nie jest tak, że się jeździ Lamborghini i nie można jeździć też Teslą. Tak. Dlaczego Tesla? Będziesz miał dwa samochody. Tak, to jest też drugi samochód i no bo też nie wszędzie można pojechać Lamborghini. I nie wszędzie Teslą. I nie wszędzie Teslą. I gdybym miał mieć Teslę jako pierwszy samochód, to na pewno bym nie chciał. To wolałbym mieć na przykład Taycana, ale Taycan ma też za słaby zasięg i w ogóle elektryczny samochód jako pierwszy nie pasuje mi. Ale to jest fajne, tak? Po prostu może nie dla jakichś tam oszczędności, ale to jest fajny samochód. Jakby stosunek jakości do ceny też jest okej, uważam. I fajnie mieć Teslę po prostu. Czyli spodobało się? Tak, spodobało się. A jak ci teraz jedzie e-tronem? Tak normalnie jakby jak niemieckim samochodem, tak? Jakby tak się trochę zagadałem, przestałem odróżnić, ale jest spasowany dobrze. Jak się dźwięk podoba? Dźwięk jest taki jak statek kosmiczny, ale chyba w Taycanie jest podobny. Tak, tak. To jest taki... Ale może... nie wiem jak tobie, ale mi ten dźwięk po prostu tak się podoba, że ja czasami po prostu się tak łapię na takim przyspieszaniu, takim gwałtownym, więc ludzie, którzy jadą obok mnie, myślą, że to jakiś wariat jedzie. Ale jego słychać czy nie? Słychać na zewnątrz. Okay. To jest taki piękny dźwięk. A no, sorry, nie zastrzegłem się. Ale jest mocny. Tak, bo kiedyś jechałem z Teslą właśnie z kamerzystą i on nie wiedział i kamera go uderzyła po prostu. Kurde. Ja mocno trzymam kamerę. Tak, tak, tak. Ale nawet widzę nawet ten wyświetlacz na szybie, że dokładnie identycznie, identyczna czcionka, napisy, wszystko jest tak samo jak u ciebie. Jak u mnie, no. On ma taki pierwszy strzał, ale się rozpędza trochę
trochę wolniej jakby. No na początku, nie? Tak, moment obrotowy jest wysoki. Tak, tak, że jest moment po prostu, że jest... No, wydaje mi się, że jeździ się lepiej niż Tesla, jakby jest taki bardziej stabilny. Tesla była taka trochę, tak mi się wydawała, taka cienka kierowniczka na cienkich oponkach taka. A tutaj jest taki bardziej już samochód sportowy. Przy Tesli miałem tak, że przy większej prędkości no gdzieś tam nie czułem się tak jakby komfortowo. Też nie jechaliśmy szybko, bo padał deszcz, tak, ale... Ale tutaj to jest jakby tak spasowane po niemiecku, tak? Ja lubię te niemieckie samochody z grupy Volkswagena, bo one nawet Octavia czy Fabia jeździ dobrze. I taką ciekawostką jest to, że ja w tamtym roku miałem dwa nowe Mercedesy E-klasy i po prostu oddałem je, bo po prostu jak wsiadłem później do Octavii, którą też mamy w firmie, to Octavia lepiej się prowadziła, lepszy miał układ zawieszenia, może nie miała tej mocy, ale lepiej się prowadziło tym samochodem niż tymi E-klasami. To jest ciekawe, tak? Więc te niemieckie samochody, one mają coś takiego w sobie, że są dobrze złożone. Jak obserwujecie mnie od jakiegoś czasu, to wiecie, że ja też miałem pewne potknięcia i nie wstydzę się tego, nie wstydzę się o tym mówić, bo potknięcia są bardzo ważne, bo bardzo dużo nas uczą. Tu może przy okazji zapytam o twoje potknięcia, czy miałeś jakieś potknięcia takie większe? No nie miałem takich potknięć, jakby, ale miałem jakiś tam biznes, który po prostu nie wyszedł. Okay. W pandemii zainwestowałem w fabrykę i produkcję płynów do dezynfekcji. Okazało się, że państwo generalnie zalało rynek za darmo, rozdawało prywatnym firmom, czyli jakby rynek zbytu zalało bezpłatnym produktem, tak? Okay. I nie było tam szans, więc to były jakieś tam problemy, które miałem, ale to nie problemy, które mi położyły, tylko może jakaś inwestycja, która nie wyszła, ale na rynku nieruchomości no, jestem bardzo tak jakby chodzę ostrożnie i jak kupuję, to tylko wtedy, kiedy wiem, że zarabiam na 100%. Natomiast nigdy się nie zakredytowałem, nigdy nie miałem dużych kredytów ani dużych zobowiązań. Używałem dźwigni w odpowiedni sposób, ale nigdy nie tam podwójnej, czy tam brałem coś na zasadzie, jak się uda, to się uda, jak nie uda, to płaczę. To jest ważne przygotowanie przede wszystkim, tak, więc korzystać umiejętnie z tych narzędzi. Tak. Pierwsze samochody kupowałem właśnie za gotówkę. Później tam miałem jakieś leasingi, ze względu na to, że samochód w firmie, albo inaczej, że czasem lepiej wziąć, w moim przypadku nieruchomości, pieniądze z leasingu i ten samochód sfinansować leasingiem, a pieniądze zainwestować w swoim własnym biznesie, niż i w twarde aktywa, które są nieruchomości, gdzieś na nich nie traci, no one nie spadają na wartości, ale no, nigdy nie kupowałem samochodów z nadzieją, że kiedyś na niego zarobię, tak? Czyli kupowałem na niego, jak już zawsze było mi stać, żeby go kupić za gotówkę, a jak już brałem leasing, to tylko po to, żeby ewentualnie użyć takiej dźwigni i te pieniądze wykorzystać tam, gdzie będą lepiej pracowały. Czyli jeżeli leasing mi kosztuje tam kilka procent w skali roku, a zarabiam tymi samymi pieniędzmi kilkanaście albo kilkadziesiąt w swoim biznesie, to wolę te pieniądze mieć nie w samochodzie, który traci zazwyczaj na wartości, tylko w tym biznesie, który zarabia. I w każdej chwili mogę to, co tam zarabia, spieniężyć i ewentualnie ten leasing spłacić. Więc mam takie zabezpieczenie w tym wszystkim. Ale, no, ale najważniejsze według mnie to, co tutaj w swoim przypadku jest, to jest to, że ty masz te pieniądze. W sensie jakby to jest według mnie też bardzo ważne, żeby kupować sobie coś, na co już zarobiliśmy, to co właśnie powiedziałeś. Tak. I co prawda ty stosujesz różne tutaj środki i potem sobie robisz leasing, ale jakby to nie jest tak, że pożyczasz na to, żeby kupić samochód, potem bierzesz leasing i oddajesz, nie? I czy jakiś inny sposób, tak, jeszcze tak, kombinacje, tak, których słyszałem. Dokładnie, więc jakby wiem, że zarobiłem na ten samochód i mam taką zasadę, którą wyznaję, że nie powinno się kupować samochodu za więcej niż połowa swoich rocznych dochodów. Czyli jak ktoś zarabia rocznie 100 tysięcy, to powinien kupić sobie samochód do 50, po prostu, tak? Jeżeli zarabia milion, to może sobie kupić za pół miliona samochód. Czy to zrobić w leasingu, czy to za gotówkę, to już jest jego sprawa, bo każdy ma inną firmę, inaczej sobie może to wykorzystać, albo pracuje na etacie, prawda? Jeżeli ktoś zarabia 3000 miesięcznie, czyli nie wiem, 36 rocznie, to nie chce kupić za paręnaście tysięcy samochód i tyle. A wszyscy, którzy, nie wiem, niektórzy zarabiają piątkę i kupują samochód za stówę, no to uważam, że jakby... No nie mają żadnej poduszki finansowej. Nie mają żadnej poduszki i to się może po prostu źle skończyć. Tak. Może im się uda, tak? Ale jakby ryzykują moim zdaniem, więc ja długo, jak założyłem firmę, to 2 lata jeździłem starym samochodem. Dopiero jak pamiętam, mi zaczął iść biznes, to za jedną z transakcji kupiłem sobie Audi A6 za 45 tysięcy od Mirka, takiego handlarza typowego, który ściągnął z Niemiec ten samochód. I ja mówiłem sobie, no co to jest? To jest jedna transakcja, jeden flip, który zrobiłem na mieszkaniu i jego przeznaczam na zakup mojego samochodu.
I tak zawsze do tego podchodziłem, ale no, czyli jestem zwolennikiem leasingów, wynajmów też, jeżeli wiemy, jak to działa, wiemy, mamy plan B i C. Czyli ja tą Teslę na przykład biorę, chcę wziąć w wynajmie, tak, bo lepsza jest dostanę lepszą ofertę, bo jak sobie policzyłem ubezpieczenie, policzyłem sobie utratę wartości, bo nie wiadomo, jaka będzie utrata wartości albo wzrost wartości, to można tylko, to jest hipoteza pewna. I to po prostu powiedziałem, na ile mi wyjdzie, a po co mi taka Tesla za 3 lata, co będę z nią robił, będę ją sprzedawał, będzie na tylko z tym problem. Więc oddam i wezmę sobie nową, a na jedno mi to wyjdzie. Daniel tu wyłapał jeszcze parę podobieństw względem Porsche, Lambo. Tak, jak widzę, te plastiki to one są bardzo podobne jak w Porsche, no bardzo, bardzo podobne. Te wszystkie tutaj gałki, te manetki wszystkie, one są no tak jak Porsche to wszystko, ale plastik na przykład na tych guzikach jest bardzo podobny jak w Lambo, tak? Czyli Audi ma podobny plastik jak w Lambo. No po prostu wykorzystuje te same materiały. No ale też nie ma co dziwić, bo ja słyszałem, że testowanie różnych rzeczy do deski rozdzielczej, guzików, to są kosmiczne pieniądze, żeby to zaprojektować i przetestować, więc no nie ma się co dziwić, tak, że jest trochę podobnie. No i dlatego Tesla tak zrobiła przy pierwszym samochodzie, że po prostu wzięła gotowe rozwiązania na rynku, co było o wiele tańsze i łatwiejsze niż produkowanie swoich manetek. Mhm. Ale czy je wzięła na manetki? Mercedesa na przykład, te tutaj przyciski też. I wiele innych, tam właśnie ostatnio z kolegą o tym rozmawialiśmy z warsztatu, który opowiedział więcej szczegółów i faktycznie to jest jedna mieszanka wielu różnych marek i części. No tak, ale no ja nic do tego nie mam tak naprawdę. No tak, po co wymyślać koło na nowo? Nie? Tak, lepiej, żeby to było sprawdzone, niż miałoby to być na przykład, wiesz, jakieś od nowa wymyślone i tak w samochodach francuskich, że była technologia często, która wyprzedza czasy swoje, te karty w lagunach, prawda, i tak dalej, to później to się psuło wszystko i to nie było testowane, było testowane na pierwszych użytkownikach. Tak. Okej, właśnie jeszcze rozmawiamy o utracie wartości samochodu. I powiedz, co powiedziałeś z wypadem do sobotu. Tak, no nie, bo tak rozmawiamy i pytałeś mnie, ile kosztuje mniej więcej przejechanie, ile w Tesli kosztuje przejechanie w tym samochodzie kilometra, a ja tak sobie liczyłem ostatnio, ile kosztuje w moim. No, nie powinno tak liczyć, ale po prostu jestem taki, że lubię wiedzieć, to jest około 7 zł, czyli paliwo plus utrata wartości. Za kilometr, tak, czyli można powiedzieć, że no, paliwo jest małym elementem tego, bo to jest tam złoty coś, czy tylko 2 zł mniej więcej za paliwo, jak się tam leje jeszcze setkę na Shellu. A sama utrata wartości to jest pewnie około 5 zł. Utrata wartości w tym sensie, że ten samochód powyżej 50 tysięcy już bardzo traci na wartości, a on jest warty no, dużo, więc jakby to są setki tysięcy, które się spadają. Więc przy małych przebiegach, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy, to już ten samochód bardzo traci na wartości. Czyli czasami bardziej się opłaca takimi sportowymi samochodami jechać na lawecie, niż jechać po prostu, bo laweta kosztuje załóżmy 2 zł. I ja tak mówię, myślałem, że, bo nie mam z Lublina za dużo możliwości lotów, ale mam jeden lot w jedną stronę, czyli pojadę sobie samochodem normalnie do Sopotu na jakiś weekend, ale w drugą stronę, z kolei wygodniej mi będzie, zamiast dymać 300 km przez, nie wiem, parę godzin, to wygodnie mi wrócić samolotem, a samolot odstawić na lawetę po prostu. Tak? No tak. I tyle, tak? A w pierwszą stronę po prostu nie mam połączenia. 700 zł za 100 km przejechanych Lambo. Tak. Sporo. Ale to tak jak mówisz, w takich samochodach to już. Tak, że jakby. Czy to będzie tyle, czy tyle? No, ludzie, którzy kupują te samochody, tak, no stać ich na to po prostu, nie patrzą, ale na przykład jak ja ten samochód dostawałem do testów, żeby przed zakupem, to oni mi go przywieźli i chcieli, żebym nie wracał nim do Warszawy na przykład, tylko żebym też go przywiozł lawetę po niego, bo taka demówka, ona więcej traci jeżdżąc po prostu między punktem a punktem, niż właśnie tam się o tym dowiedziałem, że tak jest po prostu, że oni wolą tą demówkę oszczędzać ten przebieg i swoją lawetę wysłać w jakiekolwiek miejsce w Polsce, niż żebym sam wracał. A dostałeś jakiś limit kilometrów? Dostałem jakiś tam limit, natomiast jakby wróciłem do samochodu do Warszawy, bo mi bardziej pasowało być w Warszawie, więc tam zgodzili się na to, ale było ok. A ile takich samochodów jeździ w ogóle w Polsce? Tego nie wiem, ile jeździ. Kiedyś widziałem, jaka jest produkcja w ogóle. To jest kilka tysięcy chyba sztuk na świat, ale wiem, że w Lublinie jeden też jeździ samochód taki, także są dwa. Odpal go, żeby tam trochę się schłodził, bo się ugotujemy. Teraz. Przesiadamy się teraz do Lambo. Będę mógł się przejechać. Może to nie wypada na moim kanale, ale
To jest nietypowa okazja i uważam, że warto wszystkiego w życiu spróbować. Więc zapraszam pierwszy raz na Lamborghini. Zobaczcie, tutaj mamy taką zabeczkę, żeby uruchomić samochód. Mogę włączyć na ten najmocniejszy, przekazywać go. To jest ten, nie? Jak się czyta? Nie, to jest Neve, to jest do, tam do śniegu. Tu masz Corsa. Corsa. Ile już nim przejechałeś? 2300 km. To, a, jak teraz włączyć bieg? To tu jest, poczekaj, no. Wsteczny się włącza ręką, a biegi się dodaje jedynkę drive manetkami. Okej. Okay. Którąkolwiek, nie? Możesz. Ile osób już nim jeździło? Ile osób? No. Ilu dałeś się kilka, przejechać? Kilka osób. No, może z pięć może. Zawsze jak ten, jak jeżdżę Teslą, to ludzie mnie pytają, czy nie mam problemu z tym, żeby komuś dać. Mhm. Tak trochę właśnie inaczej traktuję samochody i nie mam tak, że nie pozwalam, nie? Jakbyś nie pozwalał, to byś nie zarabiał. To nie byłby dla ciebie biznes psychiczny do wytrzymania. Tak. Tak, ale to są tylko rzeczy, no. Właśnie, tak do tego podchodzę, nie? Że są rzeczy materialne. Tak. Po to są serwisy, naprawy. No ale jak tam lekko zaryzowałem felgę tam w pierwszym tygodniu, to prawie płakałem. Tutaj? Tak. No. Ile felga kosztuje? Nie wiem ile kosztuje, ale no myślę, że tak zdychę to może kosztować. Sama opona to też... Jakie to są opony? 23. Wow. Całe. W ogóle uważam, że takie samochody właśnie mają... Jestem zwolennikiem tego, żeby na co dzień używać samochodów elektrycznych, ale jak ktoś tak jak ty, że... zapracujesz sobie i to jest twoje marzenie i chcesz mieć ten samochód, no to właśnie to jest dla mnie taki wyjątek. Taka nagroda też. Tak, taki wyjątek, żeby sobie kupić taki samochód i nie powiem, że to nie sprawia mi frajdy, bo sprawia dużą frajdę przyjażdżka takim samochodem. Tyle, że na co dzień bardziej praktyczny jest Tesla na przykład. Z buspasami. Nie wiem, jak wam się z tego wytłumaczę. Niesamowite emocje. Pół godzinki sobie teraz pojeździliśmy i nie wiem aż co powiedzieć, bo mam takie mieszane uczucia. Ten samochód wzbudza podobne emocje co Audi z tym dźwiękiem, ale to poruszę może kiedyś w innym materiale. Tutaj chciałbym was jeszcze zaprosić do kanału Daniela. O nieruchomościach. Jak chcecie się czegoś dowiedzieć o nieruchomościach, to zapraszam do mnie. Jest dużo bezpłatnych treści. Daniel Siwiec na YouTubie. Polecam, możecie też zobaczyć, jak Daniel odbierał ten samochód i się trochę dowiedzieć więcej o zakupie. Polecam wam gorąco odwiedzić kanał Daniela, bo to jest bardzo inspirujący, ciekawy człowiek i wiele od niego można się nauczyć, szczególnie w kwestii zakupu i obrotu nieruchomościami. Dajcie znać, czy takie odcinki was interesują. Często spotykam bardzo fajnych, ciekawych ludzi. Jak chcecie, to do czasu mogę ich o co nieco podpytać. Więc dajcie znać, ja wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć. I want a house in the hills I pay big bills for. I ain't got in pocket, I wanna empty out my wallet. I wanna stop motion, stand still. Wallace and Gromit. I wanna talk more endlessly, I wanna neurotically vomit. I want more dollars from my mama, I want a palace and Prada. I want a Gucci bag where I can...